Reyes Spindola w pozostałych rolach. Llévale donde su vida pueda cobijarse, donde el canto de gaviotas pueda arrullarle, donde la luna y la estrella en la noche puedan alumbrarle. Viento, baña su futuro con mis oraciones. Scenariusz, muzyka, zdjęcia, reżyseria. Smakowała ci lemoniada? Lepiej się czujesz? Opowiedz mi, co robiłeś w tej łódce? Znaleźliśmy cię w niej z Chirimbolo. A kto to jest? Bardzo miły człowiek. Nie bój się. To pani, to ja, ślicznotko. Musisz mi zapłacić. Nie mam jeszcze całej sumy. To twój kłopot. Uprzedzałam, że ci coś zabiorę. Niebrzydki jest ten różaniec. Srebrny, prawda? Proszę, to jedyna pamiątka po mamie. Puść mnie, łobuzie. Co za diabeł wcielony. Zapłacisz mi za to. Kim jesteś? To go boli. Mocniej. Ziemia taka twarda. No pewnie. Znalazłeś ten dokument? Nigdzie go nie ma. No przecież włożyłem go do sekretarzyka. Trzeba zajrzeć do sejfu. Nie bez zgody rodziny. Pomyślą, że się włamałem. Idę do miasteczka. Wstąpię do mecenasa i uprzedzę o przyjeździe siostrzeńców. Idź z Bogiem. Jacy oni są? Pani Eduardo jest dobrze wychowany i miły, jak nasz pan. Nie będę z tobą dyskutować. To zabieram. Proszę, przysięgam, że wszystko zwrócę. Niech pani go nie zabiera. Przykro mi. Co tu się dzieje? Jesteś coś winna tej pani? Pieniądze i to duże. Musimy je zwrócić, bo jej coś zabiorę. Proszę się nie martwić. Nisa pani zapłaci. Niech pani już idzie. A ty kim jesteś? Nie chcesz mi powiedzieć, jak się nazywasz? Trudno. Jesteś bardzo odważny. Obroniłeś Nisę jak prawdziwy mężczyzna. Nisa już nie musi się bać.
Uściskajmy sobie dłonie. Oye, cuate. ¿Quieres conocer? Chcesz poznać dzieci w swoim wieku? No, no. Nie. No, por favor. Lepiej nie. Tutaj? Tak. Czy pani Eduardo jest przystojny? Bardzo. Kiedyś tu przyjechał. Był jeszcze chłopcem, ale chyba się nie zmienił. Dlaczego tak się zachowujesz? Kim jest to dziecko? Kim jest este niño? Wyjdźmy na zewnątrz. Może tu się w kimś zakocha, ożeni i zostanie, jak jego wuj. Nie pleć głupstw. Niedługo się żeni. I niby w kim miałby się tu zakochać? Po co te tajemnice? Skąd on pochodzi? Przypłynął morzem. Co takiego? W szalupie. Był nieprzytomny. Znaleźliśmy go z Chirimbolo. Nie wiadomo, jak długo płynął. Był bardzo słaby. Baliśmy się o jego życie. Wyzdrowiał dzięki twojej opiece. I bardzo dzielnie sprzeciwił się tej wiedźmie. Jest odważny. Pozwól mu iść do wioski. Pobawi się z dziećmi. Już ci mówiłam, że nie. Jeszcze jest zbyt słaby. Czyżbyś się bała? Ja? Czego? Że go stracisz. Witam, Nazario. Co pan tu robi? Załatwiam różne sprawy. Jak się miewa rancha? Wciąż przygnębiona. Bardzo przeżyliśmy śmierć pana. Jak wszyscy w okolicy. Nawet ja, choć go nie znałam, odczuwam jego brak. To był wielki człowiek. W prawdziwym znaczeniu tego słowa. I kto wszystko odziedziczy? Krewni z Hiszpanii. Już są w drodze. Co pan powie? Przepraszam, idę na spotkanie z adwokatem. Wszystkiego dobrego. Jak przyjadą Hiszpanie, może uda się coś zarobić. Masz rację. Boję się go stracić. Nadał sens mojemu życiu. Pomyślałam, że może, przysyłając go, pragnie wynagrodzić mi stratę matki, żebym już nie była sama. Nie jesteś sama. I dopóki ja żyję, nie będziesz. Słuchajcie, tam jest Martin. Dobrze, że przyjechałeś. Zabierzesz nas jeepem? Wsiadajcie, szybko. Witaj, Martin. Jak się pani miewa? Nie bądź taki oficjalny. Mów mi po imieniu. Skoro sobie życzysz, Jacinto. Może cię podwieźć?
Nie chcę sprawiać kłopotu. To nic takiego. Do domu? Tak. To jedziemy. Z tobą na koniec świata. Nie przejmuj się tym dokumentem. W końcu się znajdzie. Mam nadzieję. Siostrzeńcy Don Alfonsa są już w drodze? W każdej chwili spodziewamy się ich przyjazdu. Wydaje się nieprawdopodobne, że przyjadą wcześniej od Magdaleny de Soledad z synem. Dowiedziałeś się czego? Niestety nie. To bardzo dziwne. Siostrzeńcy będą musieli ich odnaleźć. O tej porze pani Eduardo i jego brat powinni dotrzeć do Meksyku. Chyba tak. Dziś trochę odpoczniemy, a jutro pojedziemy dalej. Po co się tak śpieszyć? Zostańmy choć jeden dzień. Jesteśmy na miejscu. Bardzo ci dziękuję. Do widzenia. Do jutra, dzieci. A teraz jedziemy do domu. Zawieź nas do Nisy. A po co? Chcemy zobaczyć dziecko morza. Siedzicie? Dobrze się czujesz? Nie masz gorączki? Słuchaj, dziecko morza, jak się nazywasz? Don Pstrong? Don Rekin? Don Wieloryb? Jestem kapitan Felipin. Dobry wieczór, mam rezerwację. Na jakie nazwisko? Eduardo Rodriguez Casares de Ribera. Proszę, panie Rodriguez. Mamy dla pana dwa pilne telegramy. Kto je wysłał? Jeden od mamy, a drugi z haciendy. Dziwne, nie podpisany przez wuja. Zadzwonię do mamy. Mogę prosić o telefon? Muszę się napić. Przekaż mamie pozdrowienia. Pójdę z tobą. Proszę o połączenie z Sewillą. Bardzo się martwiłyśmy. Bałyśmy się, że coś się stało. Chciały się pobawić z nowym kolegą. A to jest to dziecko morza. Ładne, prawda? Owszem. Ale powinnaś przekazać go władzom. Jeśli tego nie zrobisz, możesz mieć kłopoty. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Wiesz przecież, jak twoja mama jest bojaźliwa. Mam połączenie? Dziękuję. Halo? Hijo. Jak dojechaliście? Bardzo dobrze. Co tam u was? Eduardo. Synku. Querido. Mam bardzo złe wieści. Twój wuj.
Co się stało z wujkiem? Mi hermano. Mój brat nie żyje. Ha muerto. Idziemy. Dzieci, zbierajcie się. Szybko. Żegnajcie się z kolegą. Jeszcze chwilkę. Już jest późno, skarbie. Jutro się pobawimy. Cześć. Jak przyjedziesz do San Felipe, pokażemy ci prawdziwą czarownicę. Najprawdziwszą? Trzymaj. Co to? Jakie fajne. To twoja ulubiona koszulka. Dzięki, Blasito. To nic wielkiego. Przyniosłam ci tenisówki. Myślałaś, że będą dobre? Masz mniejszą stópkę. Ale nożyska. Później ci kupię. Do widzenia. Dziękuję za wszystko. Uważaj na siebie. Jakie to ładne. Przecież twój wuj był młody. Miał zawał serca. Mama jest zrozpaczona. Co zrobimy? Natychmiast jedziemy do hacjendy. Eduardo rozmawiał z matką? Stało się coś strasznego. Co takiego? Zmarł wuj Alfonso. Co? Idź do brata. Jest taki zdenerwowany. Natychmiast żądam obsługi. W tej chwili. Już wiesz. Tak mi przykro. Co za pomyślne zrządzenie losu. Co ci jest? Źle ci było z dziećmi? Dobrze. Ale chcę do mamy. Proszę, zaprowadź mnie do niej. Nie płacz. Jutro jej poszukamy. A dlaczego nie teraz? Robi się ciemno. Zanim dojdziemy do miasteczka, będzie już noc. Obiecujesz, że pójdziemy jutro? Przyrzekam. Dotrzymam słowa. Choć wtedy stracę cię na zawsze. Może mi coś o sobie opowiesz? Wtedy łatwiej będzie nam szukać twojej mamy. Jak się nazywa? Ma na imię Lena.
Płynęliśmy statkiem z ciocią Glorią. I co się stało? Nie wiem. Słyszałem wybuchy. Wpadłem do morza. Nie pamiętasz, dokąd płynęliście? Miałem poznać tatę. Nie wiem, gdzie mieszka. Mama dała mi zdjęcie taty i jego sygnet, ale je zgubiłem. Nie cierpię prasowania. W tej nędznej dziurze nie można znaleźć służącej. Same flądry i leniuchy. Już idę. Chodź, Adelo. Komu się tak śpieszy? Martin! Myślałam, że już nie przyjdziesz. Wejdź. Napijesz się kawy? Zwracam dług Nisy. Niech pani przestanie ją nachodzić. Niektóre to mają szczęście. Jeszcze żaden mężczyzna nie ruszył palcem, nie oczekując nic w zamian. Prawda? O co nas pani posądza? Zmęczyło się biedactwo. Po wyjściu dzieci od razu posmutniał. Pytał o mamę. Płynął tym statkiem? Zaczęliśmy rozmawiać i opowiedział mi o podróży. Co zamierzasz? Jutro w miasteczku poszukamy jego matki. Bardzo się cieszę. Znowu zostanę sama. A my już się nie liczymy? Twoi przyjaciele nigdy cię nie opuszczą. Dziękuję. Uszczęśliwisz tego chłopca i jego matkę, która na pewno teraz rozpacza. Sama dobrze wiesz, co czuję. Tu, mejor que nadie, sabe la falta que hace una madre. Nie pozwolę tak mówić o uczciwej dziewczynie. Przede mną nie musisz udawać niewiniątka. Między mną a Nisą nic nie zaszło. Jesteśmy tylko dobrymi przyjaciółmi. Chwileczkę. To nie wszystko. Jak to? A odsetki? Ile wynoszą? 30%. Tyle wystarczy. Ale z pani lichwiarka. Zapamiętam to sobie. Dobry wieczór.
Muchacha, muchacha. Nie śpijcie, trzeba podawać kolację. Przyjechali krewni pana. Jak wyglądają? Przestań. Sprawdź, czy na stole jest wszystko. Idę. Pasen, por favor, están en su casa. Vaya, 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 vaya. Widzę, że wuj miał bardzo dobry gust. Czas jakby stanął w miejscu. Wszystko wygląda tak samo, gdy przyjechałem tu z ojcem. Był pan wtedy chłopcem. Nie ma z nami ani ojca, ani wuja. Wielokrotnie książę serdecznie wspominał pani czas. Mój braciszek zawsze był sympatyczny. Dobry wieczór. Droga Rancha. Panicz mnie pamięta? Naturalnie. A pan to na pewno panicz Enrique. Oczywiście. A ta panienka to narzeczona panicza Eduardo. Jaka ładna. A to pani Pilar, jej ciocia. Serdecznie witamy. Dziękuję pani Rancha. Mogą państwo przejść do jadalni. Kolacja jest gotowa. Jestem zmęczona. Zjem coś lekkiego w swoim pokoju. Przed kolacją powinniśmy pójść do gabinetu. Na pewno mecenas i Nazario mają nam wiele do powiedzenia. O co ci chodzi? Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie powiadomiono nas o chorobie wuja. Jutro o wszystkim porozmawiamy. Widziałaś, jaki piękny dom? Nie sądziłam, że ich wuj był taki bogaty. Narzeczony jest przygnębiony śmiercią wujka, a ty myślisz o głupstwach. Przyniosłam owoce. Postaw na stole i wyjdź. Tak, proszę pani. Pomyśl, Eduardo jest jego spadkobiercą. To wszystko będzie moje. Jaki przystojny. Wszystko na mnie pasuje. Jesteś bardzo przystojny. Wypiłeś sok? Był bardzo smaczny. Teraz musisz się dobrze odżywiać. Co to za mina? Już wychodzimy? Obiecałaś, że poszukamy mamy. Dlaczego jesteś smutna? Nie zwracaj na to uwagi. Przyrzeknij mi jedno. Cokolwiek się stanie, będziesz dzielny. Obiecujesz? Idziemy. Sądziłem, że nie zerwie się pan tak wcześnie. Podróż musiała być bardzo męcząca. Owszem, ale tyle się wydarzyło, że nie mogłem spać. Podobało się panu to, co pan tu zobaczył? Wspaniała hacjenda. Uprawy, zwierzęta. Wszystko się zmieniło. W końcu minęło parę lat. Teraz to prawdziwe cacko. Wtedy był pan małym dzieckiem. Jechałem tu z nadzieją, że zobaczę wuja. Był dla mnie jak ojciec.
Myślisz, że moja mama jest tutaj? Zobaczymy. Zapytamy tego marynarza. Może coś wie. Przepraszam. Słyszał pan o tym statku, który zatonął? Nazywał się Nadzieja. A dlaczego o to pytasz? Krewna płynęła tym statkiem i chcemy się czegoś dowiedzieć. Było wiele ofiar, a ocalałych rozbitków przewieziono do szpitala w porcie. Tam powinni coś wiedzieć. Bardzo dziękuję. Idziemy. Biegnijmy. Drogi wuju, tak bardzo cię kochałem. I quanto quiero. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mógłbym przyjechać i ciebie tu nie zastać. I non incontrarte. Però io so. Wiesz, ile dla mnie znaczyłeś. Lo sé. I tu sabes, tío, lo que significabas para mí. Dlaczego odszedłeś? Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tío, siempre fuiste. Byłeś dla mnie przykładem. Co mam zrobić? No sé. Donde quiera que estés, tío. Gdziekolwiek jesteś, nie zapomnij o mnie. Yo tampoco te olvidaré. Bo ja zawsze będę o tobie pamiętał. Te lo prometo, tío. Ni un solo momento. Wstawaj, szwagierko. Musimy walczyć, bo wszystko nam odbiorą. Dlaczego wszedłeś do mojej sypialni? Wybacz, o niczym nie wiesz. Pracownicy wuja oszukują Eduarda, a ten naiwny im wierzy. O czym ty mówisz? Dopiero się obudziłam. Nie odczuwasz zmiany czasu? Rusz się. Musimy nawiązać sojusz. Obojgu nam się to opłaci. Co za wspaniałe barwy kwiatów. A jak kwitne. Cieszę się, że pani dobrze się czuje. Czy don Eduardo już wstał? Wyjechał rano z moim mężem. Zaraz podamy śniadanie. Dzień dobry, ciociu. Witaj. Właśnie o ciebie pytałam. Na pewno umierasz z głodu. Obudzę Konstancę i przyjdziemy do jadalni. Może tak być? Oczywiście. Jeszcze przez chwilę będę podziwiać piękno tego ogrodu. Czemu tak się śpieszysz? Poczekaj, aż wstanę. Ta wizyta u mnie nie spodoba się twojemu bratu. Tylko tobie mogę zaufać. Musimy doprowadzić do natychmiastowego odczytania testamentu. No proszę. A ja myślałam, że śmierć wuja w ogóle cię nie obeszła. W ogóle go nie znałem. Uważam jednak, że mamy wspólne interesy. O jakich interesach mówisz? Wyjaśnij mi, co robisz w tej sypialni. Chciałem jej powiedzieć, że czekamy ze śniadaniem. Widzę, że nie tylko ja pragnę twojego towarzystwa. Zaraz będę gotowa, kochanie. Nie usłyszałem odpowiedzi.
Jakie interesy łączą cię z moim bratem? Pragniemy tylko pomóc ci w uporządkowaniu spraw Hacjendy, żeby jak najszybciej wrócić i skończyć przygotowania do ślubu. Constanza mówiła, że chce natychmiast wyjechać. Nasza matka na pewno czuje się osamotniona. Później o tym porozmawiamy. Czekamy w jadalni. Przepraszam, czym mogę służyć? Podobno przywieziono tu rozbitków z nadziei. Statku, który niedaleko zatonął, właśnie. Proszę ze mną. Leżą w salach na piętrze. Musisz jeść. Co ci jest? Zostawię to tutaj, może zmienisz zdanie. Później przyjdzie doktor i cię zbada. Oto lista osób zaginionych. Jakiego nazwiska szukasz? Jak się nazywa twoja mama? Lena. Płynęła z nami ciocia Gloria. Jesteś pewien? Twoja ciocia była na statku? Płynęła z nami. Wpisano je tutaj jako zaginione. Moja mama żyje. Skarbie, musisz być dzielny. Jeżeli żyje, na pewno ją odnajdziemy. Nie umarła. Podejdź tu, dziecko. Chodzi o nas? Płynąłeś statkiem z matką. A ty jesteś Popeye z załogi. Pracował pan na statku? Widziałem jego matkę. Gdzie ona jest? Bardzo mi przykro, ale twoja mama nie żyje. Jest pan pewien? Niestety. Gdzie jest ciocia Gloria? Przyjdzie po mnie? Spotkał ją ten sam los, co twoją mamę. Obie zginęły. Mama żyje. Serii Posłaniec Szczęścia. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska.